Konkretyczne Mistrzostwa Świata rozpoczynają się już 4 sierpnia. Tam Polska wysyła 51-osobową reprezentację. No a z jedną z gwiazd będziemy rozmawiać już za kilka minut. Ale na razie przenosimy się na Śląsk, gdzie jest Włodzimierz Rezner. Dobry wieczór. Dziś drugi etap, trzeci etap, przepraszam, już Tour de Pologne. No i pierwszy etap, który możemy chyba nazwać etapem polskim. No tak, tak. Dobry wieczór Państwu. Ten trzeci etap niesamowitej walki od początku Jaworzna, nie tylko ruszyli aż do samego szczytu, a końcówka to przecież była niesamowita. To było to Orle Gniazdo, ale początek tego etapu ucieka 7 kolarzy. Jest tam Polaków Maciej Paterski, Adam Stachowiak, są znakomici Francuzi, Monfort i Cavagna, jest świetny Portugalczyk Gonçalves, jest Lindemann z Holandii i Maciej Paterski jedzie cudownie. Bielsku tysiące ludzi, premia lotto i Maciek Paterski wygrywa premię, a 7 osób paczówka ma 3 minuty i 20 sekund przewagi na te peletony, a później był Salmo 92 kilometr. Premia górska pierwszej kategorii i zaatakował najpierw Adam Stachowiak, poprawił Maciej Paterski, wygrał premię na Salmo Polu przed tym znakomitym francuskim kolarzem Maximem Monfortem i była kolejna górska premia za meczek. O, to wąsko, wąziutko i taki podwon jazdy, 17% nachylenia i to zwyciężył Reichenbach, Szwajcar, ale Maciek Paterski, który do końca walczył na tym podjeździe, zajął drugie miejsce. No i rozpoczęła się niesamowita walka w peletonie. Zaczęli wyskakiwać ci, którzy mają w swoim gronie, w swoich zespołach najlepszych kolarzy, liderów w swoich drużynach i kolejne podjazdy pod zameczek i tam wygrywa Depli, Belk, Rusza, Tajer, Quintana, to młodszy brat Nairo i Diego Rosa i Vincenzo Nibali. Już zapowiadała się niesamowita końcówka i wreszcie Salmo Polo, to już bardzo blisko, bo to 12 km tylko do mety i samotna sylwetka wielce utalentowanego kolarza Czeka Fejka, Australijczyk. On wygrał Rosa, Włochy ze Skaju drugi, a na trzecim miejscu malutki Pocowiwo. I uwaga, zaznaczył swoją obecność Dylan Tyns, którym przyjechał po zwycięstwie wyścigu dookoła Walonii. I wreszcie ta niesamowita końcówka, to podjazd pod Orle Gniazdo, 20% nachylenia, krótko, było troszeczkę więcej niż kilometr. I ruszył do przodu Nedylan Tyns, Belkę, a za jego plecami walka. Opozycja jest Nibali, jest Gelderman, ale oto pokazuje się biała koszulka Petera Sagana. I on jest na drugim miejscu, a na trzecim jak dzielnie walczył, jak wspaniale Rafał Majka. Jest trzeci w tym samym czasie, co zwycięzca etapu czwarty. Wielko Gelderman patrzy, gdzie są faworyci wielcy tego wyścigu. Po co Biwo jest siódmy, już 5 sekund straci Vincenzo Nibali, 15 sekund stracił. Później jest Rui Koszta, też 15 sekund straty. Kolejnym z Polaków na 21 miejscu Tomasz Marczyński ze stratą 41 sekund, a później jeszcze Marek Rutkiewicz, minuta i 17 sekund straty, 26 pozycja. I oto Peter Sagan, mistrz świata z Richmond i wcześniejszy mistrz świata, zdobywa koszulkę lidera znów w żółtym trykocie, a drugi jest Dylan Tyns, ten Belg niesamowity.
uwaga, uwaga, bo on ma wielkie szanse na wygranie całego turu. Traci 6 sekund, a trzeci jest Rafał Majka, 12 sekund straty w klasyfikacji generalnej, a czwarty Wielko Felderman, 16 sekund straty. No Polacy, Marek Rutkiewicz, Tomek Marczyński, mają oczywiście dużo mniejsze liczne straty. Najlepszy góral, ileż to radość, czy Maciej Patelski znów Polska Koro, Patywny Adrian Górek, najlepszy w tej klasyfikacji i też tutaj Polska nie górą, a jutro mieli państwo etap maratonu 230,8 kilometrów. To zawiercie za przezapowiadają znów. Plansne powstanie z bieżącego sporu politycznego. Nie próbujmy go wciągać w żadne takie bieżące rozgrywki. Apeluje Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. W bardziej stonowany sposób wypowiedź prezydent Warszawy komentuje prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Też bym na te słowa pani prezydent się jakoś bardzo nie oburzał, ale zachowajmy hierarchię. Na pierwszym miejscu pamięć, to samo, powstańcy i rodzinę. Posłuchajmy jeszcze Rafała Majki, czyli jednego z polskich bohaterów tego trzeciego etapu. Przyjęcie tej lekcji historii, żeby nigdy do takich zdarzeń nie musiało dochodzić. Słowo wypowiedziane dziś przez prezydent Warszawy nigdy nie powinny paść w tym miejscu i czasie, zwraca uwagę politolog Grzegorz Piątkowski. Ostatnie wreszcie było tragedią narodową, której zginęło 10 tysięcy Polaków. Natomiast dzisiaj Polska jest niezależna, jest niepodległa, jest w końcu zbrojna, także mówimy o 238 km z Zawiercia do Zabrza. Cały wyścig zakończy się 4 sierpnia, czyli tego dnia, w którym rozpoczął się Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce w Londynie. W naszym studiu Piotr Łachowski, Dyskobo. Dobry wieczór. Wczuł i jego syn Henio, który tutaj wyrywa się już na mikrofon, ale jeszcze chwilę spokojnie, jeśli dasz nam teraz kilkanaście minut porozmawiać, to będziemy być bardzo wdzięczni, chociaż już widzę, że na pewno nie będzie łatwo. Pierwsze, no poza przygotowaniami do Mistrzostw Świata są, to jest też opieka nad synem, na pewno to, że wyjedziesz na kilka dni do Londynu, to z jednej strony fajnie, bo będziecie oglądał telewizję, ale z drugiej troszkę będzie szkoda, że teraz musisz to zrobić z tym apelem. Po prostu nie jest wiarygodna i ten dobór tego miejsca jest mocno nietrafiony. Niestety prezydent Hanna Gronkiewicz walczy jak ognia unika komisji do spraw dzikiej reprywatyzacji. Wolałabym, żeby aktywność pani prezydent Hanny Gronkiewicz była skoncentrowana przede wszystkim na stawieniu przed komisją reprywatyzacyjną i wyjaśnienie złodziejskiej reprywatyzacji, które miało miejsce w Warszawie. To jest przejaw uczciwości, rzetelności i demokracji. Walc jednej z czołowych polityków Platformy, przejawem walki o rzekomo zagrożoną demokrację, stały się próby obalenia legalnie wybranego rządu. Jak pokazała dzisiejsza jej wypowiedź, totalna opozycja wykorzysta każdą możliwą okazję, żeby w ten rząd uderzyć. No widzisz, a taki walkowo, ale w radio to trzeba mówić, to nie jest telewizja. Prezydent Andrzej Duda przesłał dziś do Sejmowa czas dotyczące ustaw w ochronie rady ponad 67 metrów w sobotę na festiwalu Kamińsko-Limowskiej w Zetniewie. No i to jest bardzo dobry prognostyk przed mistrzostwami świata. Które będą respektowały wskazany przez rząd kierunek zmiany w sądownictwie. Udzielonym naszemu dziennikowi wywiadzie zapewnia, że rząd nie zrezygnuje z głębokiej reformy sądu. Minister Sprawiedliwości mówi w wywiadzie dla naszego dziennika, że jego zdaniem reformę sądownictwa da się jeszcze uratować. Podkreśla, że liczy na lepszą komunikację między ludźmi z tego samego obozu politycznego. Weto wyraźnie opóźnia reformę, każdy dzień zwłoki to zły dzień dla sądownictwa, ale teraz inicjatywa leży w ręku prezydenta. Zobowiązał się do przedstawienia w ciągu 2 miesięcy ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Ufam, że będą to odważne, przemyślane zmiany. Na korektę kosmetykę czy pudrowanie tego, co jest, się nie zgodzimy. Zawetowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym było błędem. Tak o decyzji prezydenta Andrzeja Dudy mówił kilka dni temu w telewizji Trwam prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Doszło do poważnego kryzysu i dotyczącego faktu fundamentalnego, że no niezwykle ważna. Jeśli chodzi o wylot do Londynu, wylatujesz już 2 sierpnia, 3 rozrób treninga, 4 już dostrzegasz. I właściwie
Pierwszej rywalizacji to jest Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że doszło także do równie poważnego wsparcia działań opozycji, która od wielu miesięcy próbuje zbudować atmosferę stanu zagrożenia. Opozycja totalna stawia teraz prezydenta w kontrze do obozu Zjednoczonej Prawicy. Mam wrażenie, że brakuje, szczególnie ze strony ministra Ziobry i jego podwładnych, jakiegokolwiek szacunku do urzędu prezydenta. Po prostu mamy do czynienia z różnicą zdania, nawet z początkiem rozłamu w obozie rządzącym. Tak, Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej ocenia wywiad, jakiego udzielił minister Zbigniew Ziobro z kolei tygodnikowi w sieci. Odpowiedzialnością za weta minister sprawiedliwości obarcza ludzi z prezydenckiego otoczenia, którzy, jak mówi, chcą się wybić w polityce kosztem głowy państwa. Czas biegnie szybko i przyjdzie pora, że prezydent będzie musiał się zmierzyć z wyzwaniem wyboru. Platforma wystawi swojego kandydata, Nowoczesna swojego, PSL swojego, Lewica swojego, a mainstreamowe media, w tym TVN, Wyborcza, etc. będą miały swojego faworyta i nie będzie nim Andrzej Duda. Jednak jeżeli prezydent rozejdzie się z wartościami naszego środowiska, to nie może zakładać, że zyska kolejny kredyt zaufania. Na te słowa zareagował szef Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski, który także nie szczędził ostrych sformułowań. Wypowiedzi udzielonej Polskiej Agencji Prasowej, tak jak opozycja, doszykuje się rozdźwięku w obozie Zjednoczonej Prawicy. Po wywiadzie, jakiego udzielił pan minister Ziobro, byłoby dobrze, gdyby głos zabrała pani premier Beata Szydło. Między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską, dwiema partiami, które tworzą trzon obozu rządzącego, jest wyraźny rozdźwięk, jeśli chodzi o wnioski wyciągane z decyzji pana prezydenta. Konfliktu w obozie władzy nie ma, jeśli na spekulacje Rzeczu Prawa i Sprawiedliwości poszedł Beata Mazurek. Zostały złożone konkretne obietnice. Ja, ponieważ poważnie traktuję obywateli i bardzo poważnie traktuję także pana prezydenta, uważam, że moim obowiązkiem jest powiedzieć, że to było. To był bardzo poważny błąd. Ale sądzę, że na tym trzeba skończyć. To znaczy, teraz trzeba myśleć o tym, jak się robić. Przed polskim konsulatem w Chicago odbyła się manifestacja. Nasi rodacy chcieli w ten sposób wyrazić poparcie dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, a także głośno wykrzyczeć, że Polacy sprzeciwiają się działaniom totalnej opozycji, które zmierzają do rozbicia naszej ojczyzny. Kilkaset osób zgromadziło się przed polskim konsulatem w Chicago. Polacy przynieśli ze sobą transparenty, a także biało-czerwone flagi. Demonstracje rozpoczęli od modlitwy. Głównym celem manifestacji było wyrażenie poparcia dla obecnej władzy. Chcieliśmy przy tej okazji wyrazić wdzięczność tym ludziom, którzy tę dobrą zmianę jakoś tutaj próbują organizować. Chcieliśmy też podkreślić, że w polskim narodzie, a właściwie na podstronie prawej, czyli Zjednoczonej Prawicy, rozbicia nie będzie. Zgromadzeni zwracali też uwagę na szkodliwe działania totalnej opozycji. Chcieliśmy zaprotestować przeciwko temu, co się w Polsce dzieje, przeciwko tej opozycji brutalnej, opozycji, która niszczy wszelkie wartości, przełamali polski rząd. Chcę powodować, żeby zostało tak, jak było. Organizatorem manifestacji było Stowarzyszenie Polskie Patrioci. Resort środowiska będzie nadal prowadzić działania ochrony na Puszczy Białowieskiej, zapowiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko. Wstrzymania prac na terenie Puszczy domaga się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Centralny Ekolog. Puszcza Białowieska jest w katastrofalnym stanie. Wszystko za sprawą kornika drukarza. Ten niewielki owad zabił ponad milion drzew na 8 tysiącach hektarów puszczy. Tu państwo macie kornika drukarza, który został przywieziony przed wczoraj przeze mnie z terenu Puszczy Białowieskiej. Jest to zbiór z jednej pułapki. Chcę powiedzieć, że ta ilość osobników tego kornika wystarczy do tego, żeby zabić
1000 związków siedliowych. Co z zeszłego roku wpuszczą łowiono blisko 50 milionów korników. Odpuszcza przetrwania, niezbędna jest ingerencja człowieka. Aby uratować zagrożone gatunki i siedliska, resort środowiska prowadzi na terenie puszczy działania ochronne. Polegają one m.in. na usuwaniu chorych drzew. Polska prowadzi działania ochronne celem ochrony wielkich gatunków wyznaczonych na terenie puszczy białowieskiej. Zgodnie z prawem obowiązującym Unią Europejską dotyczącym podkreśla minister środowiska profesor Jan Krzysztof. Działania te sprzeciwiają się tak zwanej ekologii i unijnym urzędnikom. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął wstępną decyzję o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki drzew. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski podkreśla, że wstrzymanie prac na terenie puszczy wygeneruje ogromne straty. Jeżeli wyobrazilibyśmy sobie zaniechanie działań w zakresie ochrony przyrody tego wielkiego bogactwa przyrodnicza. My wyceniliśmy w oparciu o inwentaryzację tę stratę. Ona wynosi 2 miliardy złotych. Dane z inwentaryzacji przeprowadzonej w puszczy nie pozostawiają złudzeń, mówi szef resortu środowiska Andrzej Konieczny. Tutaj mają Państwo dane od 1992 roku. I tutaj doskonale widać, że wszędzie tam, gdzie leśnicy w sposób profesjonalny mogli działać, nie dopuścili do skali wystąpienia kornika drukarza, jaką mamy dzisiaj. Na czerwono słupki dotyczą drzew wyznaczonych, na niebiesko dotyczą drzewa usunięte. I szanowni Państwo, nic w okresie od 1992 roku w biologii w kornikach nie zmieniło. Natomiast były podjęte złe decyzje. Wokół puszki pojawiło się wiele dezinformacji. Skandaliczne jest mówienie o wycince bez kontekstu prowadzonych na terenie działań ochronnych, zwraca uwagę politolog Katarzyna Sedana. Co by się jak mówi, dostrzegamy też tutaj pewną tendencję w działaniach innych instytucji. Tam Resort środowiska zapowiada, że dalej będzie prowadził działania ochronne na terenie puszczy. Są one niezbędne dla ratowania cennych dla Unii Europejskiej siedlisk i gatunków, jakie występują na terenie Puszczy Białowieskiej. Ministerstwo do 4 sierpnia odpowie także na zarzuty, jakie pojawiają się ze strony Komisji Europejskiej w tej sprawie. Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd zajmie się projektem ustawy, na mocy której zmieni Biuro Ochrony Rządu powstanie Państwowa Służba Ochrony. Celem zmiany jest usprawnienie służby, która ochrania najważniejsze osoby w państwie. Państwowa Służba Ochrony ma liczyć 3000 funkcjonariuszy. Na jej czele będzie stał komendant jako odrębny organ administracji państwowej. Ma być powoływany i odwoływany przez premiera w uzgodnieniu z prezydentem na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Funkcjonariusze nowej formacji będą mogli wykonywać działania operacyjno-rozpoznawcze. Za zgodą ministra spraw wewnętrznych będą mogli korzystać z tajnej współpracy osób, których inne służby nie mogą wykorzystywać, m.in. posłów, senatorów, sędziów, adwokatów, dziennikarzy i osób z władz spółek medialnych. Projekt przewiduje uprawnienie PSO i w kontroli korespondencji, również elektronicznej, dostępu do elektronicznych nośników danych i kontroli zawartości przesyłek. Projektowana ustawa daje też możliwość wsparcia działań PSO przez inne formacje, również wojsko czy żandarmerię wojskową. Wszystkie zmiany mają za zadanie usprawnić działalność komórki, która ochrania najważniejsze osoby w państwie. Jednym z impulsów, który wywołał decyzję o powołaniu nowej formacji, były wątpliwości co do tego, czy Biuro Ochrony Rządu spełniło swoją rolę, jeżeli chodzi o ochronę prezydenta i polskiej delegacji, która 10 kwietnia 2010 roku udała się do Katynia. Zmiany dotyczą delegacji ochrony polskich placówek zagranicznych. Te zadania ma przyjąć żandarmeria wojskowa. I to wszystkie wiadomości, główne wydanie informacji dnia. Na kolejne zapraszam Paweł Jasnogórski. A ty myślisz o tym, żeby za te kilka lat zająć się pracą z młodzieżą? Na pewno wiedzę masz, umiejętności masz. Kwestia, czy wystarczy ci cierpliwości, prawda? I tego czasu, który trzeba poświęcić jednak również na treningach, bo
teraz jako zawodnik bardzo dużo trenujesz, natomiast trener musi być czasami jak u trzech treningów Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz oraz burze. Lokalnie możliwe krótkotrwałe mgły. Temperatura od 14-18 stopni na północy do 20-23 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, szczególnie w porywach do 75 km na godzinę południowo-wschodnie. Jutro w północnej części Polski zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz oraz burze, lokalnie z gradem. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 20 stopni na północy, 34 stopni do 37 stopni na południu. Tylko nad samym morzem nieco chłodniej, około 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na południowym zachodzie porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie około 1005 hektopaskali i będzie spadać. Będzie spadać. Zyskuje w sporcie fajne rzeczy, ale nie masz co się przejmować, na pewno będzie w przedszkolu powtarzał, jak to jest dumny statek, który wygrywał, prawda? To jest na pewno duża, duża satysfakcja i tak też będzie za kilka lat, jest piątka. Piotrze, to jeszcze na koniec kilka słów o całej reprezentacji Polski, bo to jest 51 osób, to są twoi koledzy, przyjaciele, no nie ma już Tomasza Majewskiego, oczywiście on tam poleci, ale jako działacz, rodzicem Polskiego Związku Lekki Atletyki poleci na kongres JAF-u, no i też będzie oczywiście was wspierał, ale już nie jako zawodnik, ale będą też i młodsi zawodnicy w twoim wieku, czyli taka mieszanka również z młodością, liczymy na całkiem pokaźną liczbę medali. Patrząc na naszą reprezentację, naprawdę fajnie się zapowiada. Są dziewczyny 400-metrówki, Anita, Joanna Fiodorow, Malwina Kupron, Michał Haratek, Konrad Pukowiecki, 800 metrów panowie są, medysk, więc młodziarze, więc Fajdek i Wojtek Nowicki, oszczepnicy, Marcin Krukowski, który rzucił rekord polski 88 metrów, więc będzie na co popatrzeć, jak to w sporcie bywa na pewno, będzie niespodzianka, czy wszystkich, Zosia Jóźwik, więc na pewno będzie fajnie, mam nadzieję, że uda się powtórzyć sukces z Pekinu, z 9 medali, więc więcej ikry w rękach mieć i więcej Także coraz lepiej się dzieje, proszę Państwa, powoli pozbywamy się oszustwa, oszustw wszelki. Likwidowane są banki, które biorą na lichwę duży procent. Jeszcze Robert Korzeniowski wtedy. Powoli damy radę. Powoli damy radę. Co jeszcze? Proszę Państwa, firmy telefoniczne, takie jak Orange, które pobierają pieniądze, widzicie Państwo, jak to mówią, że Radio Maryja, że inodzi takie dobre, a potem podnosi, za plecami podnosi, a ty płaci. I tak od każdego po 15 zł, to było po 135, to teraz tam po 160 i podnosi i ty płaci. Dziękuję, powiesz? Ono podnosi. Wstydzi się takie niepowstydliwe, ale za to Piotrek chyba powie, dziękuję. I proszę Państwa, jak pobierają na przykład z kart internetowych, jeżeli ktoś jest na Messengerze, czyli na internie, czyli w internecie i rozmawia i wysyła SMS-y, no to nie powinno się to naliczać, jeżeli to się dzieje na internecie. A jeżeli oni pobierają i ściągają ogromne pieniądze z ludzi, to powinni informować, powinni blokować, powinni blokować, żeby ludzie nie SMS-owali i nie wysyłali nic, nie gadali.